Rada każdego szczebla ma możliwość kształtowania budżetu, a także zmian w nim, jednak, co podkreśla Regionalna Izba Obrachunkowa, tylko w ramach określonych przepisami, a zmiany przegłosowane przez Radę Miejską w Jeleniej Górze, zdaniem RIO, wykraczały poza nie. Jej decyzja nie spodobała się wielu radnym. Uważam, że jeżeli taka jest opinia RIO, to znaczy, że radni są zupełnie ubezwłasnowolnieni, nie mają prawa do wprowadzenia żadnych zmian w budżecie, bo choćby usunięcie dowolnego punktu z projektu budżetu czy zadania z projektu budżetu powoduje, że RIO zakwestionuje takie rozwiązanie. Ja myślę, że propozycja prezydenta jest kompromisem i uspokojeniem sprawy. No zobaczymy, co z tego wyjdzie. W naszej ocenie jest kuriozalną decyzją, jeżeli chodzi o stanowisko RIO, no ale przyjmujemy je do wiadomości, natomiast no, nie zgadzamy się z wykładnią, którą zaprezentowała Izba Obrachunkowa we Wrocławiu. Podczas sesji Rady Miejskiej Jeleniej Góry zorganizowanej 15 maja przeprowadzono dyskusję i wypracowano stanowisko Rady dotyczące uchwały Kolegium RIO z dnia 25 kwietnia, a w związku z tym podjęto także uchwałę w sprawie zmian budżetu miasta na 2018 rok, w którym to większość postulatów radnych została uwzględniona. Przyjmujemy to za dobrą monetę, nie będziemy blokować tych zmian, szczególnie, że są tam wynagrodzenia nauczycieli i parę takich tematów istotnych dla miasta. Rzeczy, które Rada chciała wprowadzić, przynajmniej w części tej, które w tej chwili są to możliwe, ja wprowadzam w korekcie budżetu w sposób poprawny, zgodny z prawem, tak jak mogę to zrobić. Być może resztę po podliczeniu dochodów. Po półroczu, no będzie mogło się jeszcze tam znaleźć, ale poczekajmy, bo nie wiemy, jakie będą koszty przetargowe inwestycji europejskich, które w tej chwili robimy. No przed nami dużo niepewnych, podwyżki nauczycielskie, które nie wiem w jakim stopniu będą zrefundowane. Ja przypominam, że przy uchwalaniu budżetu głównym troską radnych było wypłacenie pensji nauczycielom, więc wydanie pieniędzy dzisiaj może skutkować tym, że na koniec roku zabraknie pieniędzy na pensję. Znalazły się pieniądze na sport, zapowiadana jest również budowa nowego domu kultury. Na przykład dodatkowe pieniądze na sport. Rada chciała 2 milionów złotych, my przeznaczamy 1 milion. Była mowa o tym, że Rada chciała 250 tysięcy na projektowanie nowego domu kultury. Tego nie uwzględniam, ponieważ tak naprawdę nie wiemy, w którym miejscu ten dom kultury ma powstać. Od tego będzie zależało, ile on ma kosztować, więc najpierw do wakacji chciałbym przynajmniej wstępnie wybrać lokalizację i przyjrzeć się, jakie tam będą koszty. Jedno jest pewne, dom kultury powstanie na Zabobrzu. Jego siedzibą nie będzie jednak popularny zameczek, na którego to remont miasto nie otrzymało dofinansowania.